Cześć, mam na imię Adam. Zapraszam Was do oglądania filmu na kanale Adam's Fishing TV. Dzisiaj łowienie z brzegu. Wybrałem się na ryby z largemouth bass. Dzień był bardzo udany. Kilka ciekawych rybek udało mi się złowić, kilka się odpięło. Na filmie staram się zachować bardzo cicho, ponieważ te ryby żerują, jak sami zobaczycie, blisko brzegu, więc więcej będzie krajobrazów, ryb, muzyki, mniej mojego gadania, ale mam nadzieję, że film się Wam będzie podobał i że zostawicie łapkę do góry, że napiszecie jakiś komentarz. Zachęcam także do oglądania moich innych filmów, które możecie znaleźć na moim kanale. Dziękuję, że mnie wspieracie. Usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Jest ryba. Tak zapięto. No i puszczamy. Kiedyś to było jedno z moich ulubionych miejsc na ten gatunek ryby, czyli basy, largemouth bass. Teraz no już nie pamiętam, kiedy tutaj byłem, ale postanowiłem sobie przypomnieć to miejsce, podzielić się z Wami tą miejscówką, no i pokazać, jakie to ryby, jak zagryzają, jakie przynęty, w jaki sposób prowadzą przynętę. Siedzi. Ta już ładna. To już ładny kawałek ryby, zobaczcie. Ale jaki ładny. Ok. Zobaczcie, jaka ładna ryba. Proszę popatrzcie, jaka. No już kawał rybska. Ale fajnie. No i przypominają się dawniejsze czasy, jak tutaj dosyć często przyjeżdżałem połowić te ryby. Jak sami widzicie, widok super, praktycznie zero wiatru. O, naprawdę pogoda wymarzona do wędkowania. A i dwie ryby były, nie jest źle. Chciałem Wam pokazać, na jaki zestaw te dwie ryby udało mi się złowić. Popatrzcie. Skaczyk offsetowy, to jest akurat firmy Gamakatsu 1.0, w taki sposób to jest zamontowane. Tutaj dałem ciężarek, taki bardzo mały. No i co, jak sami widzicie, haczyk jest schowany w rybaka, delikatnie jest wpięte, czy ten robak był wyprostowany. To jest gumowy robaczek, zielonkawy taki, w czarne kropeczki. Do tego mam ciężarek dosunięty na końcówce. Jak to opadnie zestaw do dołu, to wygląda to tak, że podnosi tego robaka i delikatnie odciągam, wprawiając w ruch. Tutaj mam dowiązane do plecionki fluokarbon 8-funtowy ze 4 stopy. Wędka. To jest moja wędka walleye'owa, ale też lubię na nią łowić te basy. To jest 7 stóp długości, medium power, fast action,
od 6 do 12 funtów i od 1,4 do 5,8 uncji wyrzutu. No jak widzicie, fajnie to wszystko pracuje. Plecionka do tego dowinięta i kołowrotek 2500 Shimano Nassi. I na taki zestaw łowię largemouthy z brzegu. Dlaczego haczyk offsetowy? Ponieważ rzucam w trzciny i próbuję delikatnie to podciągać. Te ryby przeważnie siedzą przy jakichś zaroślach, przy jakichś drzewach zwalonych. Więc no naprawdę zaczepowe miejsca, dlatego trzeba skupić się na łowieniu, wyczuć dno. Jest ryba, zobaczcie jak chodzi. Widzicie? To jest spora ryba. Dlaczego largemouth? Sami widzicie. Ale ładna. Już swoją wagę ma. No i popłynęła. Troszeczkę mniejszy od tamtych, ale tak samo cieszący. Sami widzicie. Fajna zabawa z tymi rybami. Będę zacinał, bo inaczej ucieknie. Jest ryba. Ok, chodź tu do mnie. Przeskoczył tutaj nad korzeniem. Już wam pokażę. Takie rybsko. Ale super, że mogłem was dzisiaj ze sobą zabrać na te ryby. To już jest ostatni dzwonek tak naprawdę za tą rybą. Już się robi coraz zimniej, ta ryba będzie się robiła coraz mniej aktywna. Ale naprawdę bardzo się cieszę, że jeszcze w tym sezonie zabrałem was tutaj, tak jak już wcześniej mówiłem. Ja tutaj przyjeżdżałem dosyć często kiedyś na te ryby. No natomiast w tym sezonie to jest mój pierwszy raz. Mam nadzieję, że oglądając ten film bawicie się tak samo dobrze jak i ja. Ale się zaplątał. Ok, mamy rybę. Jest ryba. Popatrzcie, jaka ładna ryba. Tutaj pociąg mamy. Czyli mamy pociąg do ryb, tak? To jest largemouth bass.